Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Mikołaj Paweł Cichecki, porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, dzisiaj na kanale u mnie będzie dominował futbol na najwyższym światowym poziomie. Będę Wam opowiadał o reprezentacji Czesława Michniewicza. Doskonale zdajecie sobie sprawę, że zbliża się mecz o wszystko dla naszej reprezentacji, dla Czesława Michniewicza i dla tego pokolenia starszych piłkarzy. Gramy mecz z Arabią Saudyjską, musimy za wszelką cenę wygrać. Remis co prawda nas jeszcze nie wykluczy z tych mistrzostw świata, ale utrudni nam szansę awansu, no bo wiadomo, że z Argentyną będzie ciężko odnieść zwycięstwo. Dzisiaj musimy zagrać z tą drużyną Renarda na dwóch napastników, moi drodzy. I właśnie przedstawię Wam skład, jaki ja bym wystawił w tym meczu numer 2 na Mundialu, moi drodzy. Tutaj tak Wam pokażę tutaj po kolei i zaraz objaśnię, moi drodzy. Więc tak, zaczynam od bramkarza. Wojtek Szczęsny na bramce. Tutaj nie ma wątpliwości, moi drodzy. Ten piłkarz powinien zagrać swoje czwarte spotkanie na Mundialu. Z uwagi na to, że w ostatnich meczach prezentuje fenomenalną formę. W spotkaniu z Meksykiem nareszcie zagrał tak, jak ja zawsze wymagam od tego zawodnika, czyli zachował czyste konto, nie było żadnych problemów. Na obronie bym nie zmienił defensywy, no bo już drugie spotkanie z rzędu gramy na zero z tyłu. Także warto podkreślić, że ta defensywa z Glikiem na Mundialu jeszcze w ogóle nie straciła gola. Kiedy Glik gra, to na mistrzostwach świata nie tracimy bramek. Pamiętacie, że ten piłkarz Benevento grał na poprzednim Mundialu z Kolumbią, kiedy się pojawił jako rezerwowy, później z Japonią i teraz z Meksykiem. I wyobraźcie sobie, widzicie, no ta defensywa jest skalą. Więc pewne jest to, że Czesław Michniewicz nie zmieni tej defensywy, która, powiedziałbym, przyniosła zamierzony efekt, no bo graliśmy perfekcyjnie w defensywie. To był jeden z pozytywów tamtego spotkania z Aztekami. Gliki, Kiwior, no wiadomo, ci dwaj piłkarze grają fenomenalnie. No i po bokach bym postawił na Bereszyńskiego, na Kasza. Cieszę się, że właśnie Bereś wrócił do formy, w razie czego w odwodzie byłby Frankowski. I tutaj Bereszyński w spotkaniu z Arabią Saudyjską właśnie liczy na to, na te jego zrywy, na to, że będzie grał ofensywnie, że może asystę zaliczy. Zresztą przyzwyczaił nas do tego, że gra, bym powiedział, fenomenalnie. No, sprawdza się w tym systemie, zarówno w Sampdorii, jak i w reprezentacji. I także w kadrze Czesława Michniewicza nie zawodzi. Gdy mamy problem z lewym obrońcą, no to powiedzmy sobie szczerze, Bereszyński, który jest takim nominalnym prawym zawodnikiem, no to on tutaj gra bardzo dobrze. Takie mam zdanie. Po drugiej stronie Kasz, moi drodzy, bo zawodnik Aston Villa, co prawda w spotkaniu z Meksykiem nie zachwycił, cały czas w reprezentacji brakuje, bym powiedział, tych jego walorów ofensywnych. Jeszcze nie asystuje, nie strzela goli, ale cały czas uważam, że przyjdzie odpowiedni moment, kiedy ten piłkarz będzie miał liczby. On mnie cały czas zachwyca. No i także trzeba wziąć pod uwagę, że skoro Kasz jest numer 1, Bereszyński jest numer 2, no to przecież nie wystawimy na tej pozycji Gumnego, moi drodzy, który tam jest 23 czy 24 zawodnikiem. W środku pola Krychowiak i Bielik. Zostawiam popularnego Krychę, no bo ten piłkarz, tak jak powiedziałem Wam, że w poprzednim spotkaniu z Aztekami nie schodził poniżej pewnego poziomu. Robił to, co od niego zawsze ja wymagam, wszyscy wymagamy, czyli był perfekcyjny w destrukcji. Nie, po prostu no, nie chciał dać nic coś ekstra, nie wdawał się w dryblingi, jest dobrze przygotowany fizycznie, nie było tych popularnych Krychowiaków. Jedynie do czego można było się przyczepić, że szkoda jednak, że jednak nie podawał do wybiegającego wtedy Kasza w ostatnich minutach. No i także, że szkoda, że ta dobitka mu się nie udała przy niewykorzystanym rzucie karnym, ale tak to na dobrą sprawę nie ma się co przyczepić do tego zawodnika. No i Bielik w pierwszym składzie, moi drodzy, bo pamiętacie, kiedy właśnie ten zawodnik Birbirgam pojawił się w drugiej połowie, no to nawet wygrał dwa dryblingi, też miał fajne otwierające podania. W związku z tym razem Bielik z Krychowiakiem obok siebie. Moi drodzy, tacy dwaj zawodnicy grający box to box, bez dwóch zdań. W moim zestawieniu, jak widzicie,
miejsce w tym składzie tracą Kamiński i Zalewski, moi drodzy. Ci skrzydłowi by pojawili się jako Rezeiveiro. I tak, tutaj bym po prostu Zielińskiego bym właśnie tu w środku zestawił i Szymańskiego po bokach, bo daje tym piłkarzom drugą szansę. Wiadomo, że zawodnik Napoli, który w fenomenalnej formie jest przez ostatnie pół roku i także w reprezentacji, cały czas moim zdaniem grał na miarę swojego talentu. To, że ten mecz z Meksykiem mu w pełni nie wyszedł, to cały czas jest lider, więc Zielu gra w pierwszym składzie. Szymański tak samo daje szansę rehabilitacji zawodnikowi Feyenoordu. Już ten stres, który widzieliśmy w tym spotkaniu z Aztekami, już pewnie minął, więc ja liczę na to, że ten piłkarz jakby już ten kolejny mecz rozegra zdecydowanie lepiej. I tym razem Milik, taki cofnięty, i Lewandowski. Gram na dwóch napastników, moi drodzy. A dopiero później, bo musimy to spotkanie wygrać, a dopiero w zależności od tego, jak sytuacja będzie wyglądała, bo zauważyliście, że na tym turnieju zwykle te spotkania rozstrzygają się w 60 minucie i właśnie wtedy są potrzebni jokerzy. To najważniejsze jest od samego początku, żeby zagrać na zero z tyłu, żeby z tą Arabią Saudyjską, która piłkarze tej drużyny są techniczni, także wybiegani, także są dobrze zorganizowani defensywnie, tworzą kolektyw, są drużyną, bym powiedział, taką no, największą gwiazdą tego zespołu to jest trener Renard. Zresztą pewnie widzieliście tą konferencję, gdy w przerwie zmotywował tych swoich podopiecznych, moi drodzy, i później właśnie Arabia Saudyjska potrafiła pokonać Argentynę. To uważam, że w drugiej połowie, w tym zestawieniu, które wam tutaj pokazałem w moim składzie, Świderski mógłby wejść za Milika, bo widać, że u Czesława Michniewicza ten były zawodnik PAOK-u Saloniki nie cieszy się, bym powiedział, taką estymą. Jednak były trener Legii Warszawa, no nie, mimo tego, że ten piłkarz dostawał u niego szansę, nawet bramkę zdobywał, to jednak były zawodnik Jagiellonii Białystok no, ma zupełnie inną pozycję niż miał u Paulo Sousy. Gdyby to był Paulo Sousa, no to Świderski by wystąpił w pierwszym składzie. Tutaj widzę sytuację tak, że po prostu mamy zawodnika Juventusu Turyn. Szkoda, żeby właśnie Milik się marnował i później w zależności od sytuacji, jaka byłaby na boisku, później za Milika bym wprowadził Świderskiego, bo zarówno napastnik Juventusu Turyn, jak i zawodnik Charlotte bardzo dobrze współpracują z Robertem Lewandowskim. I teraz, tak jak wam mówiłem, o tej 60 minucie, która jest kluczowa dla tego spotkania. Od tego momentu, jak to mówi Czesław Michniewicz, są tak zwane złote sekundy, czyli po prostu jest pewnego rodzaju czas, zanim piłkarze Arabii Saudyjskiej się zorganizują. Są takie chwile, gdzie właśnie skrzydłowi mogą ruszyć i to wykorzystać. Biorąc pod uwagę to i tempo, w jakim będzie to spotkanie się toczyło, i zawsze jest tak, że koło 60, 65 minuty piłkarze jakby opadają sił, będą się robić te przestrzenie, będzie więcej miejsca i wtedy będzie warto to wykorzystać i to jest odpowiedni moment, żeby wprowadzić tych, bym powiedział, skrzydłowych, żeby zmienić ustawienie. Kadra Czesława Michniewicza pokazała, że potrafi właśnie grać w różnych zestawieniach, że możemy grać 4-4-2, możemy grać na tak zwaną hybrydę z wahadłowymi i wtedy na przykład zamiast Szymańskiego, można wtedy zdjąć Szymańskiego, można Krychowiaka, można ewentualnie Bielika czy innych skrzydłowych i wprowadzić wtedy Skurasia i Kamińskiego. I to byłby odpowiedni moment, żeby właśnie tych piłkarzy jako jokerów, właśnie tych młodych, utalentowanych, zawodnika Wolfsburga i Lecha Poznań, tą świeżą krew wprowadzić wtedy, żeby ci zawodnicy odmienili oblicze tego spotkania, żeby już osłabioną Arabię Saudyjską wykorzystali te wolne przestrzenie, te złote sekundy, jak mawia Czesław Michniewicz. Dlatego ja bym wystawił taki skład, i potem, moi drodzy, właśnie jako jokerów Skurasia, Kamińskiego i Świderskiego, ewentualnie może Zalewskiego, w zależności od tego, jakby ta sytuacja na boisku by wyglądała. Jak widzicie, u mnie w składzie miejsce jakby stracił Zalewski z uwagi na to, że kiepsko się zaprezentował w tym spotkaniu przeciwko Aztekom, plus do tego Kamiński to jest dla mnie taka zmiana taktyczna, bo jednak stwierdziłem, że gram na dwóch napastników, ufam cały czas Szymańskiemu i Kamińskiego wprowadzam jako rezerwowego. Jestem ciekaw, na jakich piłkarzy Czesław Michniewicz postawi, moi drodzy. To jest właśnie skład według Mikołaja Cicheckiego. Jestem ciekaw waszych
waszego zestawienia, na jakich piłkarzy byście postawili. Ja wcale bym się nie zdziwił, gdyby Czesław Michniewicz zupełnie by namieszał i na przykład Krychowiaka na ławce posadził i wystawiłby, moi drodzy, właśnie Skurasia i Kamińskiego jako tych, bym powiedział, skrzydłowych. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby nie zagrał na dwóch napastników, bo też tak mogłoby być. Pewnie widzieliście różne zestawienia Zbigniewa Bońka czy redaktora Romana Kołtonia na Prawdzie Futbolu, czy także zestawienie składu Meczyki. No różnie to, czy bym powiedział skład przeglądu sportowego, moi drodzy. Tak jak ja wam tutaj mówiłem od początku, to spotkanie musimy wygrać za wszelką cenę. 3 punkty z Arabią Saudyjską są nam potrzebne i w związku z tym ja bym zagrał na dwóch napastników. No Robert Lewandowski potrzebuje wsparcia. Teraz jednak musimy grać zdecydowanie ofensywniej. Okej, musimy znów zagrać tak defensywnie, w sensie w obronie, fenomenalnie, znów na zero, ale musi być więcej kreatywności, więcej, bym powiedział, akcji oskrzydlających. Ci piłkarze ze środka pola, Bieli, Krychowiak, Zieliński, także do tego jeszcze Szymański, czy też Milik muszą przetransportować tą piłkę do Roberta Lewandowskiego. No i liczę, że te stałe fragmenty gry będziemy lepiej wykonywać. I najważniejsze, żebyśmy po prostu na samym początku wytrzymali tą presję. Moi drodzy, liczę na to, że pewnie widzieliście te zestawienie, biorąc pod uwagę drużyny, które w tych swoich pierwszych spotkaniach notowały remis 0-0, tylko 2 zespoły nie awansowały do kolejnej rundy w historii. Mam nadzieję, że ta statystyka, gdzie większość tych drużyn potrafiło awansować po zremisowanym pierwszym spotkaniu, także my właśnie utrzymamy i mam nadzieję, że właśnie Czesław Michniewicz będzie odważny, tak jak właśnie powiedział Piechniczek, odwagi. No tą odwagą jest gra na dwóch napastników w spotkaniu z Arabią Saudyjską. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, choć tak jak wam tutaj wspominałem, obawiam się tego, że Czesław Michniewicz może nie zagrać na tego jednego napastnika i może się zdecydować na Skurasia i Kamińskiego. I na przykład Krychowiak wyląduje na ławce i dopiero może być tak, że dopiero w 60 minucie prowadzić napastnika, ale ja tak uważam, że to może wtedy być za późno. Od początku już musimy grać na dwóch napastników, bo potem, biorąc pod uwagę różny przebieg tego spotkania, może potem po prostu już brakować czasu, więc po prostu trzeba od początku wyjść na dwóch napastników, ofensywnie zagrać i wykorzystać, bym powiedział, sytuację. Wiadomo jest tak, że podopieczni Renarda dadzą nam piłkę i będą chcieli, żebyśmy to my prowadzili grę, a my w prowadzeniu gry nie czujemy się dobrze. A zauważyliście, że taktyka Czesława Michniewicza, zespoły, które zawsze prowadził, słynęły z ultradefensywnej taktyki. Bym powiedział ultradefensywa, takie catenaccio włoskie w obronie. I próbujemy z kontry, będą 2-3 sytuacje, wykorzystujemy, wygrywamy 1-0. Jest zwycięzcą. No to jest taki trener, moi drodzy. Czesław Michniewicz w tym meczu gra także o swoją posadę, bo wiadomo, że jakby mu się powinęła noga, no to pewnie naród, wszyscy będą chcieli zmiany trenera. Zresztą Cezary Kulesza powiedział, że celem jest wyjście z tej grupy. No pewnie jak cel nie zostanie wykonany, to nastąpi zmiana trenera, a jeżeli chodzi o takich, bym powiedział, potencjalnych szkoleniowców, oczywiście tutaj, moi drodzy, ja doskonale zdajecie sobie sprawę, że życzę Czesławowi Michniewiczowi i mam nadzieję, że zwyciężymy i że były trener Legii Warszawa dalej będzie selekcjonerem i będzie prowadził tą naszą drużynę w eliminacjach do Euro 2024. Ale jeśli by się tak stało, żebyśmy nie wyszli z grupy i znów by się rozpoczął ten serial taki związany z wyborem selekcjonera, to zaraz powiem wam, jacy byliby odpowiedni kandydaci na nowego selekcjonera. Ale no mam nadzieję, że tak nie będzie, bo wiadomo, no w styczniu powinniśmy się bardziej emocjonować okienkiem transferowym, podsumowywać ligi zagraniczne, czekać na Ligę Mistrzów, a nie tak jak w zeszłym roku emocjonowaliśmy się wyborem, kto za Paulo Sousę. No i także jeszcze trzeba wziąć pod uwagę to, że to tak, zobaczcie jak to wszystko wygląda.
że od czasów, kiedy Adam Nawałka przestał być selekcjonerem polskiej reprezentacji, mieliśmy Brzęczka, Sousę, teraz mamy Michniewicza i znów po takim krótkim czasie byśmy zmieniali trenera. Moi drodzy, no trzeba nieraz cierpliwości i dlatego mam nadzieję, że ta kadra wygra to spotkanie z Arabią Saudyjską i odniesie sukces. A jeśli by się tak nie stało, to potencjalnym kandydatem na trenera mógłby być Andrzej Szewczenko, moi drodzy, bo doskonale zdajecie sobie sprawę, że Cezary Kulesza mówi perfekcyjnie po rosyjsku. Ten trener, mimo tego, że został zwolniony z Genui, to i ten kontrakt jest cały czas mu płacony, ale to byłoby właśnie w stylu byłego prezesa Jagiellonii, żeby tego trenera zatrudnić, który co prawda nie wiodło mu się, będąc szkoleniowcem włoskiego klubu, ale z roli selekcjonera, otoczony włoskimi genialnymi trenerami od taktyki, między innymi Tassotti, z tamtej roli, będąc szkoleniowcem Ukrainy, bym powiedział, ten uczeń Łobonowskiego wywiązywał się perfekcyjnie, moi drodzy, i także tamta reprezentacja Ukrainy grała ofensywnie i potrafiła nas zachwycać na mistrzowskich imprezach. Drugim takim potencjalnym kandydatem, który wtedy walczył, liczył się o to, żeby być tym trenerem, to byłby Jan Urban, który teraz obecnie nie pracuje. To jest taki właśnie trener, który zarówno był fenomenalnym piłkarzem, strzelał gole Realowi Madryt, grał w lidze hiszpańskiej, był legendą Osasuny Pampeluna, moi drodzy, grał z Legią Warszawa w europejskich pucharach, zdobywał mistrzowskie tytuły, był reprezentantem Polski, był na Mundialu, był na Mistrzostwach Świata. Co jest też ważne, jest to miłośnik Ligi Hiszpańskiej, preferuje ofensywny styl. Zawsze słynie z tego, że jest uśmiechnięty, taki by się od razu w kadrze pojawił hiszpański styl. Moi drodzy, dogadałby się bez problemu z Robertem Lewandowskim. To tacy byliby dla mnie tacy potencjalni dwaj murowani kandydaci do tego, żeby jeśli odpukać Michniewiczowi by się nie udało. Jeszcze można byłoby powiedzieć, że Maciej Skorża był takim idealnym kandydatem, ale moim zdaniem ten były trener Lecha Poznań jednak z takiej możliwości wypisał się, podejmując właśnie pracę w Japonii, co mnie zdziwiło, bo myślałem, że właśnie były trener Legii Warszawa jednak poczeka z tym czasem, bo to różnie może być, jeżeli chodzi o tą posadę selekcjonera. A tak to, no to nie, dalej nie widzę potencjalnych kandydatów wśród polskich trenerów. Pewnie byście mi powiedzieli, że Marek Paprzysz, ale ja jednak wolałbym, żeby właśnie szkoleniowiec Rakowa jakby do końca wypełnił tą misję, żeby właśnie klub Częstochowy zdobył mistrzowski tytuł. To byłoby piękne ukoronowanie, żeby ten trener jakby mógł walczyć o Ligę Mistrzów i klub z Rakowa mógłby wreszcie awansować do rozgrywek grupowych. Dlatego wam nie wspominam tutaj o trenerze Papszunie, moi drodzy, bo to też w przyszłości jest idealny kandydat do tego, żeby został tym trenerem. Moi drodzy, tak uważam. Jeszcze raz wam tutaj pokażę mój, mam nadzieję, że to teraz dobrze widać, bo podobno te składy zwykle tak pokazuje, że nie widać. No chyba udało się zobaczyć. Jestem ciekaw, jakie wy macie jedenastki. Czekam z niecierpliwością na jutrzejszy mecz Polska-Arabia Saudyjska. Nie obstawiam, nie podaję wam moich typów, bo zwykle nie trafiam. Ciekaw jestem, jakie wy macie typy, napiszcie w komentarzach. Jeżeli chodzi o sprawy bieżące, jutro skoczkowie, podopieczni Turnbichlera, jutro skaczą, moi drodzy, w Kusamo. Już wreszcie skoki narciarskie się rozpoczynałem. Jestem ciekaw, jak po tych 3 tygodniach, kiedy skoczkowie nie skakali, jak to wszystko będzie wyglądało. Czy ci, co byli bez formy, czyli podopieczni Hongachera, czy wrócą do tej fenomenalnej dyspozycji, czy Kubacki, Żyła i Stoch utrzymają tą formę. Granerud będzie pewnie chciał za wszelką cenę dogonić i przegonić Kubackiego, ale nasz fenomenalny mistrz świata nie pozwoli na to. W związku z tym, że jutro skoczkowie będą skakać, no to w tym weekendzie, oprócz właśnie Mundialu, który w ostatnich tygodniach dominuje u mnie na kanale, będą także relacje. Będę wam tutaj przedstawiał, opowiadał o skoczkach narciarskich. Mam nadzieję, że ten weekend będzie owocny w sukcesy, że zarówno Kubacki, Stoch, może Żyła, może nasi inni podopieczni Turnbichlera nas zaskoczą i będą skakiwać na podium. No i najważniejsze jest to, żeby polska reprezentacja pokonała Arabię Saudyjską. To będzie dominować u mnie na kanale przez ten
weekend, moi drodzy, i także inne spotkania na Mistrzostwach Świata. Jeśli Wam się podobało, pamiętajcie o łapkach do góry. Dziękuję tym wszystkim, którzy subskrybują mój kanał, a tym, którzy są tutaj pierwszy raz, zachęcam do subskrybowania, także zachęcam do komentowania. Jestem ciekaw Waszej opinii, podajcie składy swoje. Typy, jak ogólnie Wam podobają się te Mistrzostwa Świata, jak oceniacie tą pierwszą rundę, co Was zaskoczyło, a co Was rozczarowało, jakie macie przemyślenia, co chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale. Moi drodzy, jeśli możecie, to udostępniajcie mój kanał, dzięki temu zwiększę zasięgi, będę za to bardzo wdzięczny. Dziękuję za uwagę, życzę Wam miłego weekendu, do zobaczenia wkrótce, hej!